Odpowiedział Jezus: zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Tak mówi Ewangelia Jana, 3 rozdział, 5 werset. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Pierwszy list Piotra, 1 rozdział, 23 werset. Podczas podróży pociągiem przez Francję, Szwecję i Włochy ewangelista Diapozo przeprowadził mały sondaż. Zadał kilkudziesięciu osobom to samo pytanie. Czy jesteś na nowo narodzonym chrześcijaninem? Oczywistym był fakt, że tylko ludzie, którzy rozumieli znaczenie tych słów, byli prawdziwie wierzący. Odpowiedzi były więc różne, czasem nawet pełne oburzenia. Ależ proszę pana, gram na organach podczas każdej mszy. Lub oczywiście śpiewam w chórze kościelnym. Albo tak, jestem ochrzczony. Z tak ogromnej ilości ludzi tylko jedna osoba odpowiedziała z przekonaniem tak. Pytanie to jest bardzo ważne dla każdego, bardzo ważne dla naszego życia. Sam Pan Jezus Chrystus zapewniał przywódcę religijnego Nikodema: jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 3 werset. Nie można mieć właściwej relacji z Bogiem bez nowego narodzenia. Być zrodzonym z wody i z ducha oznacza rozpoczęcie nowego życia dzięki Słowu Bożemu. Symbolizuje to m.in. woda i działanie Ducha Świętego. Ludzie, którzy uczynią ten krok, będą nazwani dziećmi Bożymi. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 12 i 13 werset. Nie daj się oszukać. Śpiewanie w chórze, granie na organach w kościele, czy udział w mszach nie uratują nikogo. Nie da się być chrześcijaninem tylko dzięki zewnętrznym uczynkom. Jest to wewnętrzne odnowienie przez Ducha Świętego każdego, kto uwierzy Panu Jezusowi Chrystusowi, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa i Jego śmierć na krzyżu Golgoty za grzechy Twoje jako grzesznika. Musisz przyjąć Jezusa jako Twojego Zbawiciela.